Rozdział dwudziesty trzeci Od dawna w Koborowie nie obchodzono dożynek tak hucznie jak tego roku. Nowy dziedzic miał szeroką rękę i lubił zabawić się. Gości zjechało się mnóstwo. Pierwsza przybyła pani Przełęska z niezliczonym taborem kufrów. Tegoż wieczora przyjechał pułkownik Wareda i obie hrabianki czarskie. Nazajutrz oba samochody koborowskie i dwa powozy, czynne były przez cały dzień. Przyjechał wojewoda Szejmont z żoną i synem, starosta Ciszko, ministrowa Jaszuńska, baronostwo Relfowie, Uszycki z siostrą, komendant okręgu korpusowego generał Czakowicz z dwoma adjutantami, Ulanicki, Holszycki, ordynatowa Korzecka i jeszcze kilkanaście osób z okolicy. Pałac zaroił się gośćmi, napełnił się gwarem i ruchem. Nina była uszczęśliwiona. Tak lubiła życie towarzyskie. Od tygodnia wraz z Krzepickim opracowywała program rozrywek, wycieczek i zabaw. Zajmowała się lustracją zapasów i piwnic, uzupełnianiem sztabu służby, przygotowaniem pokojów gościnnych i milionem innych spraw, wynikających z konieczności godnego przyjęcia krewnych, znajomych i przyjaciół. Rzorsz był zelektryzowany. Kręcił się wśród gości, bawił panie, pokazywał panom stajnie i w ogóle starał się reprezentować. Poczuł się znowu wielkim panem, niemal zapomniał, że to nie on jest właścicielem Koborowa. Goście, dyskretnie uprzedzeni przez Krzepickiego i przez panią Przełęską o jego chorobie umysłowej, byli dlań pobłażliwi i nie przeczyli mu niczym. Nikodem witał wszystkich uprzejmie, lecz z rezerwą, która utrwalała wokół niego atmosferę respektu i szacunku. Pomimo, Obecności tak wielu osób nie zmienił zwyczaju zamykania się w bibliotece. Przyczyniło się to do większego poważania go przez